Witajcie w drugim odcinku podcastu o nazwie Podcast Don't Lie. Z tej strony Łukasz Woźny. Witam Was serdecznie. Jako temat tego już drugiego odcinka, co oznacza, że mamy do czynienia z serią. Można tak to śmiało określić. Temat dzisiejszego odcinka to będzie wybór najlepszego obrońcy w NBA i na wstępie warto byłoby zaznaczyć, że nie mam tutaj na myśli wyboru najlepszego obrońcy w próżni. Gdybyśmy mieli, powiedzmy, budować zespół i akurat z numerem 1 mielibyśmy wybrać najlepszego obrońcę, nie o to chodzi. Skupię się na tym, żeby wybrać najlepszego obrońcę pod względem konkretnie tej nagrody w tym konkretnym sezonie. Na wstępie może ustalmy kilka zasad. Sezon regularny NBA jest długi. Trwa 82 mecze, stąd naturalnym jest, że pojawią się gorsze posiadania danego zawodnika, pojawią się także błędy. Kwestia po prostu, żeby takich sytuacji było jak najmniej. Do tego wniosku doszedłem, oglądając mecz w tym sezonie między Miami Heat a Toronto Raptors, gdzie Kawhi Leonard kilka razy się zagapił i dał się urwać Justice'owi Winslowowi. Druga rzecz, o której także warto wspomnieć na samym początku, to tych kandydatur okazało się wiele. Wybór jest naprawdę szeroki i w pewnym sensie mam wrażenie, że nie ma tutaj takiego, powiedzmy, gorszego bądź lepszego wyboru, jeżeli będziemy wybierać już z tej czołowej grupki kandydatów. Jest może minimalnie lepszy, minimalny gorszy kandydat, natomiast to nie jest wybór taki jakiś bardzo zły, gdybyśmy postawili na opcję X, a nie na opcję Y. Warto jeszcze na samym początku zaznaczyć, że w NBA są cztery najlepsze, może nie najlepsze, ale cztery czołowe obrony. Nie ma takiej jednej wyraźnie lepszej defensywy. Niezależnie od tego, czy byśmy spojrzeli na stronę NBA Stats, gdzie są prowadzone statystyki z pełnych meczów, czy na stronę Cleaning the Glass, gdzie będą statystyki dotyczące obrony już z wyłączeniem garbage time, to w obu tych przypadkach na czterech pierwszych miejscach w minimalnie różnej kolejności będą cztery drużyny. Będą to Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder i Utah Jazz. Minimalnie za tymi zespołami będą Boston Celtics, no i już nieco niżej będzie grupa pościgowa. Te akurat zespoły są wyraźnie niżej. Najbliżej są Miami Heat i wydaje się, że mogą do tej grupy w pewnym momencie sezonu doskoczyć Golden State Warriors, póki co plasujący się na początku drugiej tercji. Też warto zaznaczyć i od razu powiem, że nie będzie niczego złego, jeżeli byśmy postawili na którąś z tych kategorii. Powiedzmy, że są takie dwa główne podejścia, jeżeli chodzi o wybór w tym przypadku takiego kandydata do tej nagrody. Pierwsze podejście polega na tym, czy chcielibyśmy właśnie docenić zawodnika z którejś z tych wymienionych wcześniej najlepszych obron i docenić właśnie, że sprawia, że ta obrona jest w ścisłej czołówce. Czy chcielibyśmy docenić zawodnika, którego w pewnym sensie wpływ na defensywę swojego zespołu może być nawet lepszy? Jednak w najlepszym przypadku obrona tego kandydata jest z nim na parkiecie przeciętna, średnia, bądź niekiedy w jednym bądź dwóch konkretnych przypadkach dobra, ale nie aż tak dobra jak z tymi czołowymi zespołami. I tak jak mówię, oba podejścia są dobre. W pewnym sensie wynika to też z zawodników, którzy wokół danego gracza biegają. W tym momencie może postawmy kropkę na moment i zanim przejdziemy do podziału, do tych kandydatów konkretnych, to pierw wspomnę o takich fikuśnych kandydaturach, o których myślę, że warto by było wspomnieć, warto by było docenić i pokazać, że ci zawodnicy też mają dobry sezon. Na wstępie powiem o Robercie Covingtonie, który gdyby nie kontuzje, gdyby nie to, że jeszcze wypadnie, to znalazłby się w którejś z tych grupek wyżej.
prawdopodobnie w tej drugiej, odmienił pod względem defensywnym sezon Minnesoty. Można dodać, że Karl Anthony Towns z Covingtonem na parkiecie także lepiej broni. Być może ma na to wpływ odejście Jimmy'ego Butlera. To pozwoliło w pewnym sensie Townsowi odmienić swój sezon. Kolejnym z tych kandydatów byłby Jusuf Nurkić, Portland Trailblazers. Trochę niespodziewanie, nie są aż tak źli w obronie, jak mogłoby się wydawać, także znajdują się na początku drugiej tercji i z Nurkiciem na parkiecie. Przede wszystkim nie pozwalają za bardzo na rzuty spod kosza. Tutaj Nurkić rzeczywiście robi różnicę, może nie pod względem frekwencji, bo ta... A nie, przepraszam, pod względem frekwencji także o 3 punkty procentowe rywale z Nurkiciem na parkiecie rzucają rzadziej pod koszem. Ma wpływ także na skuteczność tych rzutów. Tutaj to byłaby akurat ścisła czołówka pod względem efektywności trafionych rzutów właśnie spod obręczy. I też warto dodać taką rzecz, że to akurat można było dostrzec w spotkaniu, w wizycie Portland w Salt Lake City, gdzie przeciwko Utah Jazz Nurkić pokazał się naprawdę z kapitalnej strony, w tym sensie, że kilka razy pod koszem robił ogromną różnicę. Multiple efforts. Trudno to na polski przetłumaczyć z tego względu, ale będzie chodziło po prostu o cały czas bycie w ruchu pod koszem, kontestowanie kolejnych rzutów i akurat to u Nurkicia widać bardzo dobrze, jest w tym coraz lepszy. Kolejny z kandydatów, powiedzmy, których warto by było docenić, to byłby Eric Bledsoe. Prawdopodobnie najlepszy obrońca w NBA, jeżeli chodzi o rozgrywających, jeżeli Drew Holiday, o którym wspomnę nieco później, jeżeli Drew Holiday'a potraktujemy jako dwójkę. Kolejny z kandydatów to byłby być może nieco niespodziewanie Anthony Davis, ale trudno przejść obojętnie obok tego, że jego New Orleans Pelicans znajdują się na 26. miejscu pod względem obrony w NBA, jakbyśmy na to nie spojrzeli. I naprawdę dosyć niespodziewane jest to, że Pelicans są tak źli, mając w składzie dwóch znakomitych obrońców w postaci właśnie Anthony'ego Davisa i Drew Holiday'a. Niemniej akurat Davis znalazł się tylko tutaj ze względu na to, że Drew Holiday ma jednak lepszy sezon pod względem samej obrony. Te cyfry wyglądają lepiej u Drew Holiday'a niż właśnie u Anthony'ego Davisa. Davis jest świetny, choć zdarzają mu się te posiadania, w których mam wrażenie, że czasami nie daje z siebie wszystkiego. Zdarzają się też posiadania, gdzie jest wyciągany spod kosza i stąd. No, po prostu też nie mogę przejść obojętnie, nie chcę przejść obojętnie obok tego, jak zła obrona Pelicans jest ogółem. Kontynuując, kolejne dwie kandydatury to będą obwodowi z piątej i szóstej najlepszej obrony w NBA. Marcus Smart, lider pod względem procentu wymuszanych strat. Można dodać, że znacznie spowalnia atak pozycyjny rywali. Tutaj ci znacznie gorzej trafiają właśnie, znaczy znacznie gorzej zdobywają punkty na posiadanie w ataku pozycyjnym, a kolejna kandydatura to jest szóstej obrony. Szósta obrona to Miami Heat i tutaj chciałem wyróżnić Justisa Winslowa, który także w obronie, akurat z tego słynął, przychodząc do NBA, tutaj nie można było za bardzo mieć pewnych zarzutów właśnie do Winslowa. On obrońcą był już na wejściu do NBA naprawdę, naprawdę bardzo dobrym i w tym sezonie także to pokazuje, z nieco większą rolą w ataku. Warto docenić rolę, jaką odgrywa w swoim zespole. Teraz może przejdźmy już do takich bardziej konkretnych kandydatów. Wybierzmy ich może pierw właśnie z tej drugiej kategorii, w których chcielibyśmy docenić zawodnika z gorszego defensywnie zespołu. Na pierwszy ogień pomówmy chwilę o Drew Holiday'u, który ma naprawdę pod względem obrony kapitalny sezon. Niemniej z jakichś przyczyn
Choć ta przyczyna jest dobrze znana, Pelicans mają naprawdę wąską kadrę. Choć i tak, no, należy wspomnieć, że no, Pelicans nie powinni być tak źli w obronie, jak rzeczywiście są, mając dwóch tak dobrych zawodników w defensywie, jak w tym sezonie. Jrue Holiday jest, tak jak wspomniałem, bardzo dobry, z tego względu, że broni kilka pozycji, mimo no, lekkiej, właśnie kiedy sporej różnicy wzrostu na niekorzyść Holiday'a, decyduje się na krycie tych najważniejszych zawodników i robi to w tym sezonie naprawdę z powodzeniem. Jest w tej grupie z tego względu, że Pelicans tracą z nim na parkiecie 110, no, w zaokrągleniu powiedzmy 110 punktów na posiadanie. To jest wynik minimalnie na ten moment poniżej średniej. Średnia wynosi, wyłączając garbage time, 109,8 punktu na 100 posiadań. Natomiast jeżeli będziemy brać pod uwagę pełne mecze, to ta średnia wynosi równo 109 punktów. I w tym przypadku Pelicans z Jrue Holidayem plasują się minimalnie poniżej średniej, z tym, że gdy Holiday schodzi, to tracą tych punktów 119, za okrągleniem przyjmijmy, że 119. Najgorsza obrona w NBA traci, są to Cleveland Cavaliers, 118,5 punktu na posiadanie. Tutaj te statystyki od razu zaznaczę, że pochodzą ze strony Cleaning the Glass, z tego względu, że raz, że tam jest wyłączony garbage time, a druga rzecz jest taka, że po prostu od razu są wyliczone i tak jest w tym przypadku szybciej. Kolejny z tej grupki, który ma ogromny wpływ na swój zespół w defensywie, i to jest jeden z tych zawodników, którego bym zdecydowanie tutaj z tej grupy wyróżnił, to jest Draymond Green. Z Draymondem Greenem Golden State Warriors wskoczyli na pierwsze miejsce pod względem obrony, tracą 103,2 punktu na 100 posiadań. Najlepsza obrona w NBA, są to, wyłączając garbage time, Utah Jazz, tracą 103,9 punktu na 100 posiadań, a Warriors bez Greena plasują się na czwartym miejscu od końca, tracą 113,6 punktu na posiadanie. Byliby tylko odpowiednikiem drużyny przed Phoenix Suns, New York Knicks i wspomnianymi wcześniej Gauganami z Cleveland. Tutaj też, jeżeli spojrzymy na takie bardziej zaawansowane statystyki, to te się aż tak w przypadku Greena nie wyróżniają. Defensive box plus minus 19 miejsce, defensive win share 64 miejsce. Jeszcze odnośnie tych zaawansowanych statystyk, to może wspomnę, że strasznie te statystyki nie lubią Jrue Holidaya, który jest w najlepszym przypadku na setnym miejscu. No, to jakiś wyjątek jest. Dziwna sprawa. Jeszcze co do Greena, to o ile te liczby w ostatnim czasie wyglądają zaczynać coraz lepiej, to też nie możemy zapominać, tak jak wspomniałem, sezon trwa 82 mecze, ale to, co mi się nie podoba w przypadku Warriors, to poniekąd też jest zmęczenie nimi. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że mając takich zawodników, jakich mają, powinni być lepsi. I oczywiście, no, nie muszą być. Wiadomo, że w tym przypadku sezon regularny dla nich nie ma aż takiego znaczenia i to powiedziałbym, że byłaby taka przyczyna, dla której postawiłbym jednak przy kandydaturze Greena gwiazdkę. I też dodam taką rzecz właśnie przy Greenie, że jeżeli chodzi o tych kandydatów, tutaj mam powiedzmy taką grupkę ponad 10-osobową, to z tych zawodników z Draymondem Greenem akurat jego drużyna traci najwięcej punktów pod koszem. Tutaj ma ten wynik zdecydowanie najgorszy, bo to jest aż 65,7% trafionych rzutów przez rywali właśnie spod obręczy. Ostatnią kandydaturą z tej, powiedzmy, kategorii, gdzie ta różnica jest znaczna,
a sama obrona ogółem danego zespołu nie jest aż tak dobra, będzie Joel Embiid. Philadelphia 76ers plasują się, z tego co widzę, na 10. miejscu pod względem obrony. Z Joelem Embiidem byłby to odpowiednik nieco, no, byłby to odpowiednik szóstej na ten moment defensywy, o 0,2 punktu gorszej od piątej drużyny Boston Celtics. Natomiast bez Joela Embiida tutaj byłby to odpowiednik obrony czwartej od końca. No, ta obrona wygląda na to, że byłaby minimalnie gorsza od New Orleans Pelicans, od 27. New Orleans Pelicans. W pewnym sensie wynika to akurat z tej przyczyny, że Sixers dysponują krótkim składem. Jest bardzo dobra ta drużyna pod względem czterech swoich pierwszych opcji, a dalej no, jest nieco bieda, stąd tutaj też te liczby wyglądają tak źle, gdy właśnie Embiida nie ma na parkiecie. On plasuje się na drugim miejscu pod względem defensive box plus minus, na 44. drugim miejscu pod względem defensive box plus minus. Dwa to jego, powiedzmy, taki współczynnik, który tutaj ma na ten moment przypisany, natomiast jest na 6. miejscu pod względem defensive winchers, z tych zwycięstw dodanych właśnie dzięki swojej defensywie. Na pierwszym miejscu, a to może za chwilę wspomnę. Warto dodać także, że Joel Embiid jest na 13. miejscu pod względem kontestowanych rzutów. I tutaj ten wpływ Embiida w obronie jest, powiedzmy, niezaprzeczalny pod tym względem, że zdecydowanie redukuje liczbę rzutów spod kosza, spod obręczy. Tutaj z tego co widzę jest w ścisłej czołówce. Lepszy wynik pod względem tej różnicy w zmniejszeniu liczby właśnie rzutów spod obręczy, no, ma ten sam wynik co Rudy Gobert. O 6 punktów procentowych spada liczba z tych rzutów. Nie jest może ona też zredukowana do aż takiego minimum jak w niektórych przypadkach. Tutaj liderami pod tym względem byliby Eric Bledsoe, Draymond Green i Giannis Antetokounmpo. Niemniej należy wspomnieć, wpływ Embiida po prostu jest niezaprzeczalny na obronę Sixers. Rywale boją się Embiida pod koszem, rzadziej tam starają się dostać, też ten wpływ pod względem procentu się zmniejsza. Rywale rzadziej ogółem także trafiają i to jest jeden z lepszych wyników pod tym względem, bo tylko z Drew Holidayem i z Antonym Davisem, z tymi dwoma zawodnikami konkretna drużyna traci mniej rzutów. Natomiast w tym miejscu, powiedzmy, po raz kolejny postawmy kropkę i przejdźmy do tych czołowych kandydatur. Tutaj, z tego co widzę, to wybrałem taką piątkę. Może na początku ich wymienię. Będą to Rudy Gobert, Miles Turner z Indiana Pacers. Jest dwójka z Oklahomy, Paul George i Steven Adams, choć wydaje mi się, że akurat jeżeli chodzi o wybór najlepszego obrońcy standard, to będzie to mimo wszystko Paul George. No i jest jeszcze Giannis Antetokounmpo, z tego względu, że Milwaukee Bucks mają mimo wszystko najlepszą obronę w NBA, jeżeli spojrzymy tylko i wyłącznie pod względem, znaczy jeżeli spojrzymy na pełne mecze, to akurat Milwaukee Bucks tam będą plasowali się na pierwszym miejscu, stąd warto by było docenić kogoś właśnie z tej drużyny i byłby to Giannis. Skoro jesteśmy już przy Giannisie, to może od niego zacznijmy. Bucks z nim na parkiecie tracą 103,4 punktu na posiadanie bez 108,2 punktu na posiadanie. Jest to różnica o 4,8 punktu i z tej piąteczki, z tych głównych kandydatów, byłby to wynik ex aequo z Rudym Gobertem i byłby to drugi wynik, bo tylko Paul George będzie miał większy wpływ na swój zespół, gdy go na parkiecie nie będzie, to akurat Oklahoma w tym przypadku będzie radziła sobie znacznie gorzej. Dlaczego Giannis? Giannis jest świetnym obrońcą indywidualnym, w tym sensie, że po prostu jest wielki i długi. To pierwsza rzecz. Może bronić 5 pozycji, to kolejna sprawa. Zaawansowane statystyki go uwielbiają, bo jest na drugim miejscu pod względem defensive box plus minus.
także ex aequo z Rudym Gobertem i jest na drugim miejscu za Gobertem w defensive win shares, tak jak wspomniałem w statystyce, która... Trudno też traktować te statystyki jako, powiedzmy, wyznacznik, ale no coś nam mówią, coś nam te statystyki mówią i oznacza ona tyle, że, powiedzmy, mierzy liczbę zwycięstw, na jaką dany zawodnik przyczynił się swoją grą w obronie. Bucks są znakomitą defensywą w tym przypadku pod tym względem, że znacznie zredukowali liczbę rzutów spod obręczy i ten wskaźnik z Janisem także rośnie minimalnie, ale jednak rośnie. I ważna rzecz, że rywale z nim na parkiecie z tej piątki trafiają swoich rzutów spod obręczy jeszcze mniej. I Janis ma także znaczny wpływ na procent trafianych rzutów przez rywali. Tutaj ten wynik ma znowu z tej grupki najlepszy, choć, co może być w pewnym sensie zaskakujące, Bucks mają lepszą skuteczność, lepszą, powiedzmy w cudzysłowie, bronioną skuteczność, gdy Janisa nie ma na parkiecie, jest to o 0,6% gorszy wynik, gdy Janis jest na parkiecie. Dosyć zaskakująca kwestia. Kolejnym zawodnikiem, o którym chciałbym tutaj wspomnieć, to może byłby Steven Adams. Przejdźmy do Oklahomy i tak jak wspomniałem, wydaje mi się, że jednak tym głównym ogniwem, jeżeli chodzi o Oklahomę, głównym elementem jej obrony będzie Paul George. Z tego względu, albo może zatrzymajmy się właśnie przy Adamsie. Adams ma kapitalny sezon. Jest to prawdopodobnie najsilniejszy człowiek w NBA. Broni na bloku, na kapitalnym poziomie, jest na 6. miejscu w kontestowanych rzutach i na 16. miejscu w odzyskanych piłkach. Minimalnie gorzej Thunder bronią, gdy Adams jest na parkiecie. To może być dosyć zaskakująca kwestia. Z tym, że z Adamsem rywale znacznie rzadziej, może nie znacznie, ale jednak rzadziej decydują się na przedostanie do kosza i oddawanie tych prób właśnie spod obręczy. Ale dlaczego powiedziałem, że jeżeli chodzi o Oklahomę, to w tym przypadku dlaczego wybrałem właśnie Paula George'a jako tego najlepszego obrońcę? Pierwsze, schemat Thunder opiera się w dużej mierze na obronie z pomocy. Zdarzają się podwojenia. Tutaj przy obronie tego pick and rolla na szczycie Adams często wychodzi właśnie do kozłującego. Niemniej zarówno Jeremy Grant, tak jak i Paul George są znakomitymi obrońcami z pomocy. Dodatkowo Paul George jest kapitalnym obrońcą pod względem obrony indywidualnej i Paul George, powiedzmy, jest takim liderem, jeżeli chodzi właśnie o tę obronę z pomocy, w tym sensie, że odpowiada za komunikację, jest nawet gdy dochodzi do jakiejś takiej zmiany krycia bez piłki, to tutaj kilka razy Paul George czasem zdarzało mu się przesadzić, faktycznie, gdy jego decyzja prowadziła akurat do błędu. Ale jest w tym względzie naprawdę, naprawdę bardzo dobry, jeżeli chodzi właśnie o takie zmiany krycia bez piłki. No i mimo wszystko, jeżeli spojrzymy właśnie na te jego defensywne cyferki, to tak, to jest na pierwszym miejscu w odzyskanych piłkach. Jest na pierwszym, na drugim miejscu pod względem tych takich wybić, deflections. Jest na trzecim miejscu pod względem defensive win shares i tutaj w tym przypadku akurat nie lubi go za bardzo defensive box plus minus, bo jest dopiero na 77 miejscu. Ale z tej piątki zawodników ma największy wpływ pod względem samej różnicy, bo Thunder z nim na parkiecie są lepsi aż o 5,6 punktu na posiadanie. Dodatkowo do tego dochodzą przechwyty, w których Thunder są znakomici i też byliby pewnie jeszcze lepsi, gdyby... I tak są na pierwszym miejscu pod względem odzyskanych piłek. Najwięcej wymusili strat w tym sensie, że procent posiadań rywali przeciwko Thunder zakończył się właśnie największą liczbą strat, jest to 17,3%. To jest
znakomity wynik, a pewnie byłby jeszcze lepszy, gdyby Andre Robertson mógł grać. Gdyby Andre Robertson mógł grać i ta dwójka naprawdę siałaby terror pod tym względem po bronionej części parkietu, gdyby go właśnie zamienić z Terence'em Fergusonem, który ma niezły sezon. Ma niezły sezon jak na siebie. Z tym, że no, może ta obrona Thunder być jeszcze lepsza i tutaj jest potencjał na to, żeby ta drużyna była na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o końcową klasyfikację w obronie. Niekoniecznie tak musi być. Niemniej jest na to szansa. Też przyczyna kolejna, dla której właśnie wskazałem Paula George'a jako tego lepszego, jako tego najlepszego obrońcę w Oklahomie, jest taka po prostu, że mamy do czynienia w tym momencie z ligą skrzydłowych i gdy skrzydłowi są tym towarem deficytowym z tego względu, że mogą bronić kilka pozycji, to Paul George właśnie jest takim towarem deficytowym, w którym może być właśnie najlepszy. Może zmieniać krycie, może bronić kilka pozycji, przejmie krycie najlepszego zawodnika rywala i prawdopodobnie w tym sezonie, biorąc pod uwagę sam sezon regularny, to co obserwujemy, jest właśnie najlepszym obrońcą, jeżeli chodzi o skrzydłowych. I pewnie gdybyśmy budowali zespół w próżni, to wskazalibyśmy mimo wszystko na Kawhia Leonarda, który no, w tym sezonie regularnym akurat w Toronto miewa mecze, gdy naprawdę potrafi zamknąć swojego rywala, ale liczby wskazują, że nie jest to aż tak dobry sezon. W playoffach się to pewnie zmieni, przynajmniej pod względem takiej samej suchej obrony. Kawhi Leonard jest znakomitym zawodnikiem, ale mimo wszystko no, nie ma aż tak dobrego sezonu w defensywie, jak właśnie ta czołowa grupka. To jest mi nieco przykro, bo zapomniałem go dodać do fikuśnych kandydatur i akurat byłby on właśnie w tym miejscu. I została nam dwójka zawodników, dwaj centrzy, Rudy Gobert i Miles Turner. To akurat są dwaj najlepsi obrońcy pod tym względem, że ich drużyny z nimi na parkiecie mają najlepszą efektywność defensywną, bo kolejno Utah Jazz z Gobertem na parkiecie tracą 102,6 punktu na posiadanie, a Indiana Pacers z Milesem Turnerem 102,7 punktu na posiadanie. Różnica jest taka, że to znacznie więcej tracą Jazz, gdy Goberta nie ma na parkiecie, bo to jest 107,4 punktu traconych przez Jazz, gdy Francuz jest na ławce rezerwowych i 104,6 punktu, gdy Turner znajduje się także na ławce. To, co wyróżnia przede wszystkim Goberta, to ważna rzecz jest taka, że mimo wszystko to on broni właśnie tej nagrody dla najlepszego obrońcy i ma zdecydowanie największy potencjał, żeby właśnie tutaj zrobić ten skok. Utah Jazz w ostatnim czasie, ta obrona staje się coraz lepsza. Tak jak wspomniałem, także znajduje się no, w czołowej dwójce pod względem tych zaawansowanych statystyk i jest liderem, przepraszam, wiceliderem, jeżeli chodzi o kontestowane rzuty. Zaskakująca rzecz może być taka, bo O ile Jazz z Gobertem na parkiecie tracą, pozwalają rywalom na mniej rzutów spod obręczy, to jest aż o 6 punktów procentowych, mniej takich rzutów właśnie spod obręczy, to ta skuteczność jest, co może być zaskakujące, gorsza spod obręczy, gdy Rudy Gobert jest na parkiecie i to jest wynik naprawdę, naprawdę zaskakujący, bo 62,2% rzutów spod obręczy rywale trafiają właśnie, gdy Gobert jest na parkiecie, a bez to jest wynik na poziomie, zaokrąglając, 57%. Ta skuteczność też nie jest aż tak na korzyść Jazz, gdy Gobert jest na parkiecie, bo to jest tylko 60%. Ale właśnie wspominam o tym, wspominam o obronie kosza z tego względu, że o ile, przechodząc do Milesa Turnera, o ile z nim ta częstotliwość rzutów, o dziwo, jest nieco,
jest nieco gorsza, to może mieć korzystny wpływ dla samych Pacers z tego względu, że akurat Miles Turner z tej grupki zawodników tutaj ma znaczną przewagę. Tutaj ma znaczną przewagę nad pozostałymi graczami. Pozwala rywalom, znaczy znacznie spada skuteczność rywali właśnie w tych oddawanych próbach spod obręczy, bo to jest aż o 7,2 punktu procentowego. No i ta rzecz przede wszystkim jest o tyle istotna z tego względu, że Miles Turner jest liderem pod względem zablokowanych rzutów w tym sezonie NBA. No, to jest zapewne przyczyna, dla której w zeszłym tygodniu Reggie Miller podczas transmisji meczu Indiany Pacers z Philadelphia 76ers wskazał go jako swój wybór do nagrody dla najlepszego obrońcy w NBA. Rywale, rzeczywiście, no tutaj nikt nie ma aż takiego wpływu na obronę pod koszem jak Miles Turner. Jest także w top 10 pod względem tych dwóch zaawansowanych statystyk, o których wcześniej wspominałem. No i ta skuteczność rywali ogółem także spada i jest zdecydowanie w czołówce, bo tylko z tej grupki, którą wcześniej wymieniłem, to tylko z Winslowem i tylko z Joelem Embiidem rywale trafiają na gorszym procencie w zasadzie dla danego zespołu niż z Milesem Turnerem. I tak jak wspomniałem na samym początku, na dobrą sprawę kandydatur jest wiele. I co by nie mówić, to w tym przypadku jest naprawdę trudny wybór z tego względu, że nie ma może takiej jednej bardzo wyróżniającej się kandydatury, bo ta czołówka jest blisko siebie. Niestety teraz wszystko sprowadza się właśnie do tego wyboru. Muszę wybrać właśnie trójkę tych najlepszych zawodników i o ile te dwa pierwsze miejsca, to tutaj podjąłem decyzję wcześniej i byłem po krótkiej analizie całkiem pewien swojego wyboru, to kłopot mi sprawia ta trzecia pozycja i minimalnie przed Milesem Turnerem ze względu na potencjał, jaki Utah Jazz mają, postawiłbym na tym trzecim miejscu Rudy'ego Goberta. Więc jeżeli Turnera miałbym czwartego, Goberta miałbym trzeciego, to kto byłby na miejscu drugim i pierwszym? Na miejscu drugim postawiłbym Draymonda Greena, bo mimo bimbania Golden State Warriors i mimo tego, że ta drużyna powinna być lepsza pod względem obrony całkowitej, no to jak spojrzałem, z Greenem na parkiecie jest to poziom naprawdę w tym sezonie elitarny. No mimo tego, że ta dobra passa Greena trwa od kilku tygodni. Powiedzmy, przyjmijmy mniej więcej, że od początku roku. Czyli jest jeszcze potencjał na to, żeby ta drużyna z Greenem na parkiecie była lepsza. Co jest dosyć przerażające, bo ta drużyna Golden State Warriors plasują się na 13. Jeżeli dobrze widzę, to na 13 miejscu, przepraszam, na 14 miejscu pod względem obrony. Więc jest jeszcze potencjał na to, żeby tutaj wiele się zmieniło. To jest też dosyć przerażające, że z każdym meczem te liczby będą przemawiać za Greenem, jeżeli ten utrzyma rzeczywiście taki poziom, jaki prezentuje w ostatnich spotkaniach, bo ta różnica, wpływ plus minus, gdy dany zawodnik jest na parkiecie i gdy go nie ma, no to pod tym względem po ostatnich kilku spotkaniach Green z tych kandydatów wyprzedził Drew Holiday'a, który wcześniej był właśnie pod tym względem liderem, no ale te korzystne mecze Golden State Warriors, gdzie oni robią blowouty, także wpływają pozytywnie na Greena. Niemniej tak czy siak widać, jak bardzo go brakuje, gdy przebywa na ławce, a na pierwszym miejscu postawiłbym już na... I jestem ze swojego wyboru całkiem zadowolony. Postawiłbym na Paula George'a, który ma znakomity sezon. Wybrałbym go też do pierwszej piątki meczu gwiazd. No i zadecydowało przede wszystkim to, że tak jak wcześniej powiedziałem, jest to liga przede wszystkim skrzydłowych.
ma znakomity wpływ na swój zespół. Jest prawdopodobnie najlepszym obrońcą wśród skrzydłowych w tym sezonie, przynajmniej ja go bym tak wskazał. No i według mnie jest też chyba najlepszym obrońcą w tym sezonie w NBA. Paul George is a boss, jak to mówi Zach Lowe. Paul George rzeczywiście jest bossem w tym sezonie. Top 10 zawodnik. No i co ważne, te posiadania zachowane w obronie przez Paula George'a pozwalają także częściej przechodzić do ataku dla Oklahoma City Thunder. I tak jak napisał w swoim artykule dziennikarz ESPN i były pracownik San Antonio Spurs Kirk Goldsberry, wszystko ze sobą koreluje. Obrona ma znaczny wpływ na atak, podobnie jak atak na obronę, przechodzenie z jednego stanu na drugi. I cóż, wygląda na to, że to by było na tyle. Dziękuję za wysłuchanie, jeżeli ktoś rzeczywiście tutaj dotrwał. Mam taką cichą nadzieję, że kolejny temat, który sobie wybiorę, będzie nieco mniej skomplikowany. Zatem trzymajcie się. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.